Jesteśmy gotowi do Dino Akcji, Ryder! Świetnie, bo dostaliśmy wezwanie z Dino Świata. Pterodaktyl Maverick spadł na skały i spadające głazy przygniotły mu skrzydło. O! Biedaczek! Więc na tę misję pojedzie Rex. Do Dino Roboty! I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! W samą porę, pieski. No dobrze, Rex. Wiesz, co masz robić. Dino chwytak! Dobra robota, Rex! Chase, teraz ty! Lina! Lina wygląda dobrze! Uprząż jedzie na górę! Ty pierwszy, a ja będę tuż za tobą! Świetnie, Maverick! Tak! Skrzydło nie wygląda dobrze. Mama mu pomoże. Umie leczyć wszystko, od płetw do skrzydeł. O! Nim się wyleczy, będzie trzeba je wzmocnić. Na pewno mam tu jakiś usztywniacz. Znalazłam! Możesz mi pomóc, Rocky? Do usług, doktor Turbot. To działa! Mocniej! Mocniej! O, Maverick chyba odzyskał pewność siebie. Dzięki za tę niezwykłą akcję, Psi Patrolu. Bo gdy pterodaktyl ma kłopoty, to dzwoń po pomoc. Uwaga! Nic wam nie jest? Co to za hałas? Staw kaczek całkiem wysechł. Dzwonię po Psi Patrol. Co to za dźwięk? Tam! Woda przedostała się przez ten odpływ. Przydałoby się coś małego, żeby to sprawdzić. Szpiegu Chase, potrzebna nam szpiegula. Szpiegula! Dobrze, sprawdźmy, dokąd prowadzi. Hej! Ta rura zamienia się w tunel! Jak daleko może lecieć dron? Tak daleko! Wygląda na to, że trafiliśmy na jakąś przeszkodę. Myślicie, że ona zatrzymała też wodę? Może, ale musimy to sprawdzić. Zumo, ruszamy w głąb tunelu. Super! Jeśli zdejmiemy kilka desek, woda znów zacznie płynąć. A wtedy staw kaczek się napełni. Dobry pomysł, Ryder! Powoli, Zumo. Nie chcemy puścić całej wody naraz. A teraz uciekajmy, zanim woda zaleje tunel. Nie martwcie się, maleństwa. Ryder zaraz napełni staw wodą. Jestem strachem! Proszę wsiadać! Super kostium! Nieźle! Ale świetny kostium! A, dziękuję! Znaczy, tak, jest całkiem fajny! Cukierek albo psikus! Dziadku, dzwonimy po Psi Patrol! Ryder! Dziecko w przebraniu pająka zabiera wszystkie słodycze! Zajmiemy się tym. Nie ma pająka, z którym sobie nie poradzimy. Przestań ty! Ty kimkolwiek jesteś w tym strasznym kostiumie pająka! O, o, uciekajmy stąd, kociaki! Sieć! Nie,
i złapali nas. Robl, przyjdź tutaj z dźwigiem. Musisz wyciągnąć wielkiego pająka z piankowej sieci. Wow! Dobrze, że to nie prawdziwy pająk, bo byłoby naprawdę strasznie. To cukierek. Muszę go mieć. Moje słodycze! Nie! Och, dziękuję, Ryder. Napracowaliście się z pieskami, żeby uratować nasze przyjęcie na Halloween. Nie ma sprawy, bo gdy brakuje wam słodyczy, to zawsze dzwońcie po pomoc. Cześć, Everest. Co tam? Pan Winat zainstalował sprytny dom w chatce wujka Otisa. Teraz obaj są w niej uwięzieni. Pomocy! To niedobrze. Już tam jedziemy. Nie ma takiej chatki, której nie otworzymy. Jej! Już tu są! Marshall, możesz rozstawić drabinę. Jasne! Drabina! Teraz Rocky. Wejdź do środka przez okno. Oto piesek, który się wspina. I wchodzi przez okno. Dziękuję, wujku Otisie. Jej, ale tu ciepło. Gdzie regulator temperatury? Rozregulowany regulator. Usunę tę płytę i sprawdzę, jak to wyłączyć. Uf, śrubokręt. Ostrożnie, ma opcję przeciwwyłączeniową. Ja to zrobię. Nie stój. Aktywuję tryb wakacyjny. O! Uwaga, gonimy tę chatkę. Musimy zatrzymać tę chatkę. Spójrzcie. Everest, użyj chwytaka, by ją spowolnić. Chwytak! Mam ją! Świetnie, a teraz hamulce. Dobrze, ciągnijcie! Mam nadzieję, że wakacje były udane. Naprawdę mi przykro, że przeze mnie chatka prawie spadła. O, nie ma sprawy. Mówiąc szczerze, lubię ją bardziej bez tych ulepszeń. Dzięki za uratowanie mojej mało sprytnej chatki, pieski. Nie ma sprawy, bo gdy chatka robi się za sprytna, to dzwoń po pomoc. Spójrzcie, to potwór! Co to na świat dzikiej przyrody takiego? Gatunek, jakiego jeszcze nie widziałem. Pora uciekać, odważny Denny. Odważny Denny X. A spotkanie z tym potworem będzie ekstremalne. I całkiem straszne. Uciekajmy. Ale ten wyciąg się wlecze. Ja to naprawię. Jechaliśmy za szybko i wyciąg się zepsuł. Przynajmniej jesteśmy daleko od tego potwora. Jakiego potwora? Był wysoki, zielony i pobiegł do lasu. Wzywam psi patrol. Drabina! Cześć, Alex. Ty pierwszy. Dobrze. Uważaj, Alex. Nic nam nie jest. Dzięki, Ryder. Mam nadzieję, że przegonicie potwora. Everest, widzisz w lesie jakieś ślady? Ryder, widzę potwora. To tylko pani burmistrz, cała w górskim błocie. Niestety pędzi z góry na desce i to tyłem. Spokojnie, pani burmistrz, zatrzymam panią. Czy wszystko dobrze? Teraz już tak. Dzięki tobie, Everest. Dziękujemy, psi patrolu. Nie ma sprawy, pani burmistrz. A gdy znowu zamienicie się w potwora, róbcie brrr, po pomoc. Mój kapelusz ma być wyższy. To najlepszy cylinder na świecie. Panie Humdinger, proszę natychmiast przestać. Ha! Jeśli możecie mieć posąg kurczaka, to ja mogę mieć rzeźbę najlepszego burmistrza na całym świecie. Mnie! Dzwonię po Ryder'a.
Wykopał pan z tego wzgórza bardzo dużo kamieni. Rabel ma rację. Wzgórze nie jest stabilne. To śmieszne. Jedną chwilkę. Czemu mój posąg ma uszy jak u kociaka? Nieważne. Sam to wyrzeźbię. Nigdy nie proś kociaka o przysługę. Mam naprawdę złe przeczucia. Ja też. Zadzwonię po wsparcie. Marshall, Chase, Zuma, Rocky, jesteście nam potrzebni. Aha, teraz masz uszy tak idealne jak moje. No. Nie, 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 nie! O nie, toczą się prosto do Zatoki Przygód. Sky, wrzućmy ten wielki głaz do zatoki. Znajdź mi drogę do portu. Wodny bulwar jest pusty. Niech pan się trzyma, płyniemy na brzeg. Tyle pracy. Będą je oglądać tylko ryby. Wszystko jest już gotowe, pieski. Dziękowoja, to będzie świetna zabawa. Będę się cieszyła i... To dochodzi chyba z zagrody prosiaczków. Ojejku, lunatykuje. Utknąłem! Muszę zadzwonić po psi patrol. Dzięki, Rabel. Jak pana stopa? Trochę boli, ale jest cała. Tutaj pieski. Rabel, popchnij tę belę siana, żeby ją złapać. Chase, jedzie na Oscara i Chica Lettę. Widzę, Ryder! Sky, potrzebne wsparcie z powietrza. Musimy ją odciągnąć od przepaści, nim pojawi się Sky. Chase, wspinaj się. Przez sapki! Pani burmistrz, stop! Patrzcie, coś mnie ominęło. Miałam piękny sen. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Chase, czy to ty? Tak, zasnęliśmy z Cicalettą, a gdy się obudziłem, to byłem w jej ciele. Rety, to bardzo dziwne. Dzięki za pośpiech, pieski i kurko Chase. Silny wiatr porwał Flądrę w powietrze i wyrzucił na górę Jake'a. I Rocky. Budujesz przyczepę, żeby przewieźć Flądrę do zatoki. I Chase. Użyjemy wyciągarki, by wciągnąć statek na przyczepę. Psi Patrol rusza do akcji. A gdzie Chase i Cicaletta? Chwilę to trwało, ale jesteśmy. Dobrze cię rozumiem, Cica, znaczy Chase. Dobrze, Rocky. Zacznij budowę przyczepy. Przyczepa gotowa. Dobrze, Marshall. Zaczep hak o pojazd i zawieź Flądrę nad zatokę. Jeśli przyczepa się rozbije, z Flądry nic nie zostanie. Pieski, przyczepa uciekła i Flądra toczy się prosto w waszą stronę. Szybko, musimy ją zatrzymać. Brawo, jesteśmy przed przyczepą. Gdy powiem teraz, zacznij zwalniać. Koko! Teraz! Koko! Czekaj! Dobrze! Tak!
wszystko dobrze, kapitanie? O, o, o! Pan także? Wally i ja chcieliśmy powiedzieć, że fantastycznie mieć Flądrę znów na wodzie. Dzięki, psi patrolu. Znowu mam łapę, ale miałem sen. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Farmer Al, Yumi i inni turyści jadą autobusem, w którym odpadła kierownica. O rany! O nie! Więc na tę misję pojedzie Rocky. Zabierz swoje narzędzia, żeby naprawić tę kierownicę. I Sky, weźmiesz helikopter, żeby wpuścić Rockiego do autobusu przez dach. Oto pies, który lata! Spójrzcie, to psi patron! Rocky gotów? Gotów! Podnieś mnie, Sky! Trzymaj się! Dzięki, Sky! Ryder, jestem! To chyba nic trudnego. Wystarczy, że zamocuję tu kierownicę i przykręcę. Złe wieści, Ryder! Kierownica leży na dnie zatoki, a tu nie ma hamulców! Ryder! Autobus kieruje się w stronę rzeki! Ryder, most zwodzony jest całkiem podniesiony! Co mamy robić? Robopsie, podjedź patrolowcem do mostu tak szybko, jak umiesz! Będziemy go blokować? Nie! Złapiemy go sobie na grzbiet! Dzięki, psi patrolu, za uratowanie nas z wyjątkowo szalonej wycieczki. Nie ma sprawy, bo gdy porwie was szalony przewodnik, dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Kociaki pana Hamlingera siedzą w aucie klauna i pędzą bez kontroli po mieście. Więc na tę misję pojedzie Chase. Chase się tym zajmie. I Sky. Oto pies, który lata! Dobrze! Psi patrol rusza do akcji! Spokojnie, kociaki! Uratuje was ktoś inny niż ja! Musimy je zatrzymać! Sky, użyj haka i wyciągnij klucz! Teraz, tatku, wyciągnij klucz! Masz w czapce trochę oleju, żeby go naoliwić? Od tego oleju zrobił się śliski dach! Udało się! Dobra robota, tatku! O, moje kociaki są bezpieczne! Tak, juhu! Ua! Pomocy! Rocky, Zumo, potrzebujemy wsparcia! Zielone znaczy jedź! Zanurkujemy! Ale pośpieszcie się! Jedzie prosto na przyjęcie Alexa! Uwaga! Mój tort się zniszczy, gdy pan w niego wpadnie! Nie na mojej zmianie! Uratowaliście tort i całe przyjęcie, dziękuję wam! Nie ma sprawy, Alex, bo gdy wygłupy wymykają się spod kontroli, to... po pomoc! Hej, Marshall, masz nowych znajomych? To są bliźniaki, prawda, że super? Jestem Ella! A ja tak! I poszukujemy Lady Sroki. Pani Sroka? Pomocy! Ja jestem najlepiej wyglądającą złodziejką, jaką widziało to miasto! Ha, ha, ha! Pani burmistrz! Jakaś kobieta ptak podniosła moje auto wysoko w powietrze, a potem wpadła na nasz most! Lady Sroka! Wygląda, jakby miał się zawalić! Już jedziemy, proszę pani! Kosmopieski ruszają do akcji! O, spójrz, Cicaletto! Kosmo Sky przyleciała po nas! Ryder, pani burmistrz i Cicaletta są uwięzione w gnieździe Lady Sroki!
Musimy tam wejść inaczej, ale wszystkie pieski są zajęte. Chyba znam kogoś, kto nam pomoże. My? Oto wielka pomoc! Wow! Wspaniale, Gosmoellu. Zabierz taka Lady Sroki, pomoże uratować panią burmistrz. Już jedziemy, Ryder! Te lasery to wielki kłopot! Przelecę przez nie! Udało mu się! Wlatuje tam! To dopiero niezwykła akcja ratunkowa! Dziękuję, Kosmopieski! Dziękuję wam, Ryder i Kosmopieski! Uratowaliście mnie, Cicalettę i Zatokę Przygód przed złą Lady Sroką! Nie ma sprawy! Bez bliźniaków nic by się nie udało! Psst! Hej, Everest! Co to jest? Spokojnie, Alex! To pochukiwanie sowy! A to nie! Co wy kombinujecie? Słyszeliśmy dźwięk! Myślę, że dochodzi ze stawu. Może to ten duch z żabiego stawu? Lepiej to sprawdźmy. To na pewno duch z opowieści dziadka. Alex, nie ma czegoś takiego jak duchy. To duch z żabiego stawu! Lepiej wezwę psi patrol. Jest już psi patrol! Oni znajdą ducha! Spokojnie, zajmiemy się tym. Everest, ruszaj do lasu. Chase i ja pojedziemy nad staw. Do roboty, Ryder! I co, macie ducha? Tak. Latarka! Te dziwne dźwięki to nie są duchy. Wydają je te duże żaby. Żaby ryczące, ale one tu nie mieszkają. Więc skąd się tu wzięły? Pan Hamminger? A co pan tu robi z tymi żabami? No, jestem na wycieczce i... No dobra, ich wycie ciągle budzi mnie w nocy, więc wywiozłem je tutaj. One są z mglistej osady i ten dźwięk był mi obcy. I dlatego je tam zabierzemy. Zawiozę je z powrotem. Jedźmy razem, panie Hamminger. O, to będzie długa i hałaśliwa podróż. O, złoty relikt zniknął. Uwaga! Niech każdy go poszuka. Ryder, Carlos, znalazłem! Tu są jakieś ślady. Jeszcze nigdy takich nie widziałem. Ła! Ale ma wielkie łapy! Relikt zaginął, a jakieś zwierzę zostawiło te ślady. Wielka łapa zabrał nasz skarb. Nie wiemy, co to takiego, ale wiemy, że ten złoty relikt powinien być w muzeum. Musimy go odzyskać. Ryder, widzę, jak coś błyszczącego porusza się w drzewach. Ten dźwięk! To Mandy! Ona ma kłopoty! O nie! To wielka łapa! Mandy! Pomogę ci! Kolumna! Zaraz wpadnie do rzeki! Sky, dasz radę ją złapać? Chwytak! Słuchajcie, spójrzcie na te znaki łap na kolumnie. Są takie same jak te dziwne ślady. Więc tych śladów nie zrobiła żadna wielka łapa, tylko kolumna?
Z pomocą małpek! Dzięki, że uratowaliście tę kolumnę, Ryder. Nie ma sprawy, bo gdy masz kłopoty, to... po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Flondra utknęła na wyspie Koko, a miejscowe kurczaki porwały Chicalettę i posadziły ją na tronie. Więc na tę misję poleci Rocky. Zielone znaczy leć. I Sky. Oto pies, który lata. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Ryder, jak dobrze, że jesteście. Te kurczaki tak kochają moją kurkę, że nie chcą jej oddać. Pokłon dla królowej Koko. Lepiej odwróćmy ich uwagę. Ale oni nawet na chwilę nie spuszczają jej z oczu. Chyba mam nowy pomysł. Robopsie, odbierzesz przesyłkę specjalną. Jeden gwóźdź i będzie gotowe. Dzięki! Szybciej, Rocky! Te ciemne chmury są coraz bliżej. Zaraz znów będzie burza. Pośpieszmy się. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Pokłon dla królowej! Włączcie światła, pieski. Latarka! Sky, teraz! I mam cię! Pokłon dla królowej Koko! Pokłon dla królowej Koko! Pokłon uciekajmy na Flondrę! Pokłon dla królowej Koko! Pokłon dobrze, że zdążyłem z naprawą! Pokłon dla królowej Koko! I cała naprzód! Pokłon dla królowej Koko! O, Psi Patrolu, jak ja mogę wam podziękować za tę akcję? Bo gdy trzeba uratować królową Koko, to proszę zaraz dzwonić po pomoc. Ryder, spójrz! Mira, te ogromne ślady wyglądają jak ślady słonia! Słyszę je! Poszły tamtędy! Dudnienie jest dość głośne. O, mały słonik. Ach, to snort. Ale po co taki malec wydaje takie głośne dźwięki? Chyba wiem dlaczego. Coś utknęło mu na nodze. Nie, Randy! Uciekaj stamtąd! Wracaj, Snort! Chcieliśmy ci pomóc! O nie! Ryder! Snort biegnie w stronę rzeki! O-o! Ta rzeka szybko płynie! Tracker! Możesz wskoczyć na tratwę i zatrzymać ją lianami? Por supuesto! Oczywiście! Jedna uprząż na zamówienie! Mam cię, Randy! Sprowadźmy więc snorta na brzeg! Dobra robota, Tracker! W porządku, Snort. Jesteś bezpieczny. Zdejmiemy ci tę oponę z nogi. Powoli. Teraz! Witam, pani burmistrz. Ryder, to straszne, straszne! Zniknął cały posąg Chicaletty! Psi Patrol się tym zajmie! Może sprawdźmy, w którą stronę uciekli z nim złodzieje. Chase, sprawdź, czy widzisz w swoich goglach jakieś ślady. Ryder, mam trop! Weszli do tej studzienki! Chase, wyślij szpiegule, żeby sprawdzić, czy posągu nie ma w kanałach. Start! Jest nasz posąg! Tak! Ale czemu się rusza? Burmistrz Humdinger, do przewidzenia! Nie przypominam sobie, żebym zapraszał Psi Patrol na to porwanie! Pan Humdinger musiał zniszczyć kamerę w dronie! Podążymy za nim w inny sposób. Tak, Ryder? Mów!
Burmistrz Hamdinger zabrał posąg Cicaletty i ucieka z nim kanałami pod Zatoką Przygód. Przyleć poduszkowcem przed wylot kanałów. Ryder, spójrz! Pora na kąpiel! Czekaj, prąd jest zbyt silny. Porwie nas i wyrzuci na środek zatoki. Ten tunel zaprowadzi nas do mglistej osady. A? Co? A? To krokodyl? Chodzi pojazd do tyłu. Chase, Sky, przygotujcie się na naprawdę wielki połów. Opuścić koci pojazd! Sieć! Ale upokorzenie. Dobra robota, pieski. Niech pan umyje też pod skrzydłami. Bardzo się zabrudziła. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Alex i pan Porter zgubili się w labiryncie gdzieś w dżungli. Pomocy! Na szczęście Alex narysował mapę, którą przyniosła przed chwilą Mandy. Tracker! Pojedziesz autem i wykorzystasz swój słuch, żeby ich znaleźć. I Chase! Gęstą dżunglę najlepiej przeszuka twój dron. Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Słonik chyba coś usłyszał. Silniki! To Psi Patrol! Pomocy! Musimy krzyczeć głośniej, może ten słonik nam pomoże. Słyszycie? Tam! To dziwne. Słyszę jednego małego słonika i dwa głosy, które udają, że są słoniami. Musimy to sprawdzić. Tak, znaleźliśmy labirynt. Myślisz, że Psi Patrol usłyszał nasze trąbienie? Słyszę Alexa. Dobrze, znajdźmy ich. Dziadku, to dron Chase'a. Uratowani, uratowani! Widzę ich! Psi Patrol, tutaj! Tracker, możesz wyciągnąć Alexa? Liny! Przyjedź ze swoją koparką. Rabl, śpieszę na pomoc. Czy ktoś chciałby stąd wyjść? Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Alex utknął na tamie bobrów. O nie! Musimy też przeprowadzić przez tamę łososia. Nie możemy jej jednak zniszczyć, bo to dom bobrów. Więc do tej misji wyznaczam Sky. Oto pies, który lata. I Rabl. Rabl, śpieszy na pomoc. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Spójrz, Piszczku, to jest Psi Patrol. Sky, zabierz Alexa w bezpieczne miejsce. Rozumiem, Ryder. Rabl, zacznij kopać rów wzdłuż koryta rzeki. Wtedy woda i łosoś ominą tamę. Jasne! Uprząż! Dzięki, Sky, udało się! Dobra robota, Sky. Jak ci idzie kopanie, Rabl? Trochę zbyt wolno. Popatrzcie! O, to przecież jest cała wycieczka łososi. Musimy je szybko przepuścić przez tę tamę. Wybaczcie, ale potrzebuję więcej czasu. W porządku, Rabl. Nikt nie spodziewał się tu tylu ryb naraz. Gdyby ta tama była trochę niższa, łososie mogłyby przeskoczyć. Albo mogą skakać wyżej. Zapraszamy was na powietrzną atrakcję, nasi rybi przyjaciele. Taka niezwykła wyrzutnia ryb może się bardzo przydać, kiedy bobry znów zbudują kolejną tamę na rzece. Ha! Dzięki, Psi Patrolu. Żaden problem, kapitanie Turbot, bo gdy masz problem z łososiem, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder.
Coś dziwnego dzieje się w Zatoce Przygód. Znikają wszystkie medale. To brzmi dość tajemniczo. Będzie mnóstwo pracy dla detektywów. Potrzebny nam będzie zespół prowadzony przez naszego eksperta, Chase'a. Zrozumiałem. Psi Patrol rusza do akcji. Och, Ryder! Musicie znaleźć te medale. Rocky, ty poszukaj śladów tutaj. Się robi. Nawet najmniejszego śladu. A co u ciebie, Marszal? Nie ma tu nic poza płatkami kwiatów. Coś zauważyłem. Myślę, że musicie tu przyjść. Spójrzcie tam, gdzie wisiał złoty medal. Futro kota! Ale na ziemi nie ma śladu łapek. Nie ma śladu łapek, ponieważ kotki przeleciały w powietrzu. Aż z kwiatów pospadały płatki. Ale jak mamy złapać tych latających bandytów? Chyba mam plan. Przynieście mi je! Stać w imieniu prawa! Proszę oddać medale. Nie, one są moje. Moje, moje, moje! Ratujmy pana Humdingera! Sky, nie strać go z oczu! Rozumiem. Myślę, że zmierza w kierunku wąwozu kaktusu. Sieć! Idealnie. A teraz oddajcie mi medale. Przykro nam. Są dla tych, którzy zasłużyli. Och, dziękuję ci, Chase, i wam, pieski. Nie ma sprawy, bo gdy znikają wam medale, to dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Panna Winnington wjechała na bagno, by znaleźć żabę. Teraz jej auto, przyczepa i kucyk utknęli i toną w błocie. Więc na tę misję pojedzie Rubble. Rubble, śpieszy na pomoc! I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Udało się! Wspaniale! Świetna współpraca, połączmy je znowu, żeby panna Winnington zdążyła na konkurs. Spokojnie, Felicjo. Trzymaj! Sama ją wyprowadzę z tego okropnego, brudnego bagna. Felicjo! Nie prosiłam przecież o błotną terapię! Zumo, musisz przyjechać na bagno. Wyruszam, Ryder! Zanurkujemy! Ten biedny kucyk zaraz wpadnie do wody! Wiem, musimy ją jakoś zatrzymać. Użyjmy tych pni. Tylko patrz, Felicjo! Zrobiliśmy ci tratwę! Psiastyczna akcja, Zumo! Dziękuję bardzo! Felicjo, jesteś bezpieczna! Dziękuję wam bardzo, moje... psie zuchy? Nie. Psia załoga? A może... Psi Patrol! Właśnie to miałam powiedzieć! Nie ma sprawy, bo gdy znów ucieknie ci kucyk, to wołaj po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! W strojach do latania! To są nowe kombinezony! Kapitan i François są uwięzieni w górskiej jaskini gdzieś na mruczącej wyspie. Razem z tygrysem. Do tej misji wybieram... Sky, weźmiesz swój nowy helikopter i jako najlepszy pilot pokierujesz akcją. Oto pies, który lata na ratunek! Tutaj jest krater! Mruczący szczyt to jednak stary wulkan! Gotowi? Uwaga! Odlatujemy! To mama i jej małe. No wiecie, więc ten mały zanurkował do plecaka, a mama szła za nim. Dość tych wyjaśnień. Pomocy! Trzymaj się!
się, tygrysico! Zaraz uradujemy tygryska! Witaj, przyjacielu! Przelecimy się? O, najsłodszy pasażer świata! Tu jesteś, słodziaku! Cały i bezpieczny! Twoja mama zaraz tu będzie! Jechali tuż za nami! Sky, mamy mały kłopot! Nie ma wulkanu, z którego nie wyjdziemy! Do Sky! Sky! Może kogoś podwieźć? Szybko! Świetna akcja ratunkowa, Sky! Piesek musi zrobić to, co trzeba zrobić! Witamy serdecznie na regatach Zatoki Przygód! Zwycięzca dostanie piękny puchar! Na miejsca, gotowi, start! Wiatr się wzmaga! Może nawet za bardzo! Uwaga! Dobra! Od razu dużo lepiej! Trzymaj się, Cicaletto! Płynę! Tak! Ten dziwny wiatr pojawił się nie wiadomo skąd. Co tu się w ogóle dzieje? Pomocy! Musimy im pomóc. Nie ma takiego wiatru, którego nie pokonamy. Zumo! Cieszę się, że cię widzę. Cześć, Katie. Wytrzymaj chwilę, zaraz cię uwolnię. Pruf, pruf. Koło! Dzięki, Zumo! Si Patrol! Jak dobrze, że jesteście! Witam panią, zaraz wam pomożemy! Proszę się trzymać, pani burmistrz! Ryder, Rocky, dzięki, że uratowaliście mnie i moją małą kurkę! Spójrz na mnie! Surfuję po dachu! Super! Czekaj! Czekaj! Teraz! O nie! Mam cię! Świetnie! Niezłe manewry, Sky! To najdziwniejszy wiatr, jaki w życiu widziałem! Ciekawy, skąd on się bierze! Tak, panie Porter? Czy coś się stało? Przyjedźcie szybko, mój nowy kelnerobot zwariował. Wpadł w szał sprzątania. Sprzątać, sprzątać. Komuś może stać się krzywda. Spokojnie, panie Porter. Nie ma takiego robota, którego nie powstrzymamy. Sprzątać, sprzątać. Co za bałagan. Cześć, ustaw pachołki i powiedz kierowcom, jak mają teraz jechać. Pachołki! Uwaga, kierowcy, jedziemy tędy! Rocky, namaluj linię, żeby kierowcy wiedzieli, jak jechać. Chwytak! Witam, pani burmistrz. Och, proszę, pomóż! Sprzątać, to robot pana Portera. Chcę zabrać mój cenny talerz. Boję się, że go zbiję. Już jedziemy. Ła! Więc to tutaj trzyma wszystkie talerze. Musimy je pozdejmować, ale najpierw trzeba zatrzymać szalonego robota. Mam chyba pomysł. Kelnerobot lubi czyścić rzeczy. Jeżeli się zabrudzisz, robot przyjedzie do ciebie. I co, zgadzasz się, Rocky? Chyba nie mam wyjścia. Oby to zadziałało. Sprzątać, sprzątać. Udało się. Śrubokręt. Sprzątać. Dobra robota, Rocky. A teraz oddajmy talerze ich właścicielom. Dziękuję, pieski. Odzyskałyście mój talerz i to w ostatniej chwili. Bo już pora na lunch. Dobrze, żeby plaża była czysta i bezpieczna dla wodnych żółwi. Przypłyną dzisiaj, by złożyć jaja. I gotowe. Uwaga, żółwie morskie. Plaża jest posprzątana i gotowa.
posprzątana? No tak, zaśmiecimy ją tak bardzo, że żółwie nawet tu nie podpłyną. Wtedy wybiorą mglistą osadę. Przeszkadza nam tylko jedno. Rocky! Ten piesek zbiera śmieci szybciej niż je rozrzucamy. Musimy go jakoś stąd odciągnąć. Śmieci w wodzie? Nie chciałbym, żeby żółwie w nie wpłynęły. Muszę coś zrobić. Uf! Chojownik! O? Wracajcie tu! Hej, mój komunikator! Utknąłem tu. Zbudowałem najlepszy plecak rakietowy w historii. Wszystko z odzysku! Mam tutaj miętówki. Może nie do jedzenia, ale do zrobienia gazu. Zatoko Przygód, już lecę! Zielone znaczy leć! Rocky? Skąd on się tu wziął? Kociaki, wyrzucajcie śmieci! Nie tym razem. A to należy do mnie. Dobrze, Ryder. Odzyskałem mój holownik. W wodzie nie ma już śmieci, więc żółwie mogą przypłynąć na plażę. Świetne wieści i dobra robota, Rocky. Żółwie przypłynęły! Hip, hip! O, hurra! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Robopsie, jedź do kanionu Wielkiej Skały. Tam pan Winap zgubił telefon, dlatego że gonią go wilki. Do kanionu Wielkiej Skały zbliża się wielka burza. W kanionie jest wiele niebezpiecznych skał, więc przyda się Rabl. Rabl, śpieszę na pomoc! I Marszal, ponieważ masz dar rozmowy ze zwierzętami, powiesz wilkom, żeby trzymały się z dala od pana Winata. Jestem gotów do hał, hał pomocy! Dobrze, psi patrol rusza do akcji! Marszal, jedź kanionem na południowy wschód. Tam znajdziesz pana Winata, no i wilki. Powiem im, żeby uciekały, o tak! O nie, zbliża się kolejny wilk. Dobra robota. Zostałeś przywódcą stada. Ryder, mamy tu problem. Chyba mamy tu jeszcze jeden problem. Burza, od której mieliśmy się trzymać z dala, zaraz tu będzie. Musimy wyciągnąć pana Winata, zanim zaleje cały kanion. Marszal, przyprowadź swoje stado do patrolowca. Rabl, spróbuj jakoś zrobić przejście. Robopsie, zabierz nas z tego miejsca. A co tu robią te wilki? Spokojnie, to przyjaciele. Rycerskie pieski są gotowe do akcji, panie rycerzu Ryder. Kieł i płomień zniszczyli most i królewski powóz nie może wjechać na zamek, więc na tę misję pojedzie... Rocky. Zielone znaczy jedź! I Rabl. Rabl, śpieszy na pomoc! Będę potrzebował reszty piesków. To do roboty! No, naprzód! Dobrze, rycerskie pieski ruszają do akcji. Dobrze, najpierw musimy naprawić ten most. Rabl, śpieszy na pomoc! I Rocky, wyciągnijmy z wody kawałki zniszczonego mostu. Już wyciągam! Kość Ekskali piesków musi być moja. Nie dasz rady ochronić jej sam, Chase. Ruff, szczypce! Udało się? Udało się! Chase, nic wam się nie stało? Jesteśmy cali. Księżniczko, skoro Kieł ma kość Ekskali piesków, to on jest królewskim rycerzem, dopóki go nie powstrzymam. Dobrze, rycerzu Chase.
Uwaga, szczypce! Odłóżcie kość ostrożnie do kosza i... Nie! Ryder, kość była fałszywa. Hej, płomieniu! Pobawimy się? Wystrzel kulę! Smocza sieć! Mam cię! Rycerskie pieski! Dziękuję! Uratowaliście nas! Bo gdy znów ktoś zniszczy most, to dzwońcie po pomoc! Uwaga! Oto nowa krowa! Ojej! To nie krowa mleczna, tylko morska! To jest manat! Może nazwę ją Mindy? Mindy Manat! Jest urocza, ale farma to nie miejsce dla manatów. Powinna żyć w wodzie i na wolności. Manaty żyją w wodach przy brzegu i Mindy musi tam trafić. Bagno jest po drugiej stronie wzgórza. O nie, przyczepa! Trouble, wybuduj coś, co zatrzyma przyczepę. Jasne, Ryder! Uważaj! O-o! Uff! Mindy jest cała i zdrowa. O-o! W zbiorniku jest dziura! A więc zawieziemy ją najszybciej, jak się da. Mindy, jesteś w domu! I to w ostatniej chwili. Wycofajmy przyczepę, żeby stanęła nad wodą. Ryder, to może być trudniejsze niż myślisz. Skaj, przyleć na bagna. Przewieziesz manata do wody. Oto pies, który lata! Okropnie się wierci, Ryder! Chase, Mindy nie może spaść do tych krokodyli. Wiem, co robić, Ryder. Wow, sieć! Jest już dość ciemno. Lepiej włączę światło latarni. Ciekawe, co to potrafi. To jest ekstremalne! Ciekawe, czy jakoś dam radę je oświetlić. Tak! Teraz włączę światło na pełną moc i będzie dość jasno na najbardziej ekstremalną sztuczkę na świecie! Aha. O-o! Ten wielki statek nie zauważy wyspy! O nie! Drzwi są zamknięte, a klucze zostawiłem w środku. Muszę zadzwonić po psi patrol. Drzwi są zamknięte. Chase, użyj przyssawek, żeby wejść na górę i dostać się do środka przez to okno. Przyssawki! W takich butach to można robić sztuczki. Zumo, jak ci idzie? Tu jest naprawdę ciemno. Myślę, Ryder, że kapitan mnie wcale nie słyszy. Nie podpływaj za blisko. Dobrze, Ryder, ale spróbuję ostrzec kapitana. Jestem, Ryder! Zaraz wam otworzę. Żarówka się przepaliła. Potrzebna nowa. Nowa żarówka? Bardzo proszę. Musimy się pośpieszyć. Frachtowiec zaraz wpadnie na skały. Ryder, most jest zamknięty. Tak. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Musimy pomóc pani burmistrz i pani Hamdinger zejść ze skalnej półki. Pomocy! A zatem na tę misję pojedzie Chase. Chase się tym zajmie. Ziemia nad urwiskiem jest dosyć miękka, więc możesz się trochę ślizgać. Pojedzie więc także Rabu. Rabu!
Trouble śpieszy na pomoc. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Halo, pani burmistrz i pani Hamdinger, jak się macie? Och, odkąd jesteście, to lepiej. Dobrze, Ryder, moja lina powinna sięgnąć do półki. Ale w tym miejscu jest bardzo ślisko. Mój dźwig zaraz mu pomoże. Dzięki, Rubble. Wow, wyciągarka. Masz cela, Chase. Wow, lina, zwijaj. Wolno i ostrożnie. Trzymajcie się mocno. Ogromnie wam dziękujemy. Ależ nie ma za co. A teraz poszukajmy pana Hamdingera. O, jak dojść do tego kwiatka? O, proszę nie, proszę nie. O, ja chcę już do Hamimami. Już tu jestem, Hamigami. O, w samą porę. Spójrz, mamo, znalazłem kurzy tulipan. Jej! Brawo! Teraz każdy może nacieszyć oczy pięknem tego tulipana. Dzięki niezwykłej pomocy naszego psiego patrolu. Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy macie kłopot z tulipanem, wołajcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Pan Hamdinger zabrał ruchomą myjnię Katie. O nie! I musimy ją odzyskać, więc na tę misję pojedzie... Chase. Chase się tym zajmie. I Rocky. Zielone znaczy jedź! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Trzymajcie się, brudne kociaki. O, co znowu? Przenośna myjnia Katie przed nami. Muszę spowolnić te wstrętne pieski. Kociaki... O-o, kociaki pana Hamdingera odlatują. A zaraz może być gorzej. Spójrzcie na myjnię. Wszystkie bańki mydlane utknęły pod nią. Rocky, ty ratuj kociaki. Do roboty! I gdzie przycisk lądowania? Łap go, Chase! Sieć! Nie, nie, nie! Panie Hamdinger, jest pan cały? Cały jestem, brudny, a kociaki odleciały gdzieś w bańkach. A! Moje kociaki! Nic im nie jest! Widzicie? Myjnia dla zwierząt jest otwarta. Jej, chyba każdy w mieście chce się wykąpać. Dzięki, że odzyskaliście moją myjnię. Nie ma za co, Katie. A gdy znów bańki porwą myjnię, to dzwoń po pomoc. A żeby uczcić stulecie naszego dzwonu, Chicaletta chce wam pokazać nową sztuczkę. A! Macha i życzy każdemu miłego dnia dzwonka. Super, pięknie, Chicaletto. Jeśli coś się lśni, jest to... A to co? Wróciłam po tego ptaka i jego lśniącą czapkę. O, wracaj z moją małą Chicalettą. Teraz oddawaj czapkę. Dzwonię do Rydera. Co tam, pani burmistrz? O, Chicaletta? Wow, proszę się schować, pani burmistrz, i spokojnie. Nie ma takiej kury, której nie zmniejszymy. O nie, pojawiły się te wstrętne pieski. Rubble, droga dla Chicaletty. W tej chwili! Złapię to! Dobra robota, Rubble. Chase, zabierz stąd tych ludzi. Uwaga, proszę zejść z drogi. Idzie tutaj wielka kura.
Helu, musisz teraz wyprowadzić ją z miasta. Pora urosnąć! Witaj, Cicaletto! Chodź za mną! Dziękuję wam, kosmopieski, za uratowanie dzwonu. A tobie, Cicaletto, dziękuję, że już się zmniejszyłaś. Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy ma pani kłopoty, proszę dzwonić po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Wejście do szklarni jest zablokowane i pani burmistrz Cicaletta i pan Humdinger nie mogą wyjść. Więc na tę misję pojedzie... Rocky. Zielone znaczy jedź. I Everest. Lód czy śnieg, nie poddam się. Dobrze, psi patrol rusza do akcji. Dobrze, Everest, najpierw oczyśćmy przejście. Pora odgarnąć ten śnieg. Dobra robota, a teraz wystarczy tylko naprawić drzwi. Już się robi. O, tu jest zdecydowanie za ciepło. Jeśli panu gorąco, to proszę zdjąć kurtkę. Może po prostu włączę klimatyzację. To chyba nie jest dobry pomysł. Dlaczego tu nie robi się zimniej? Ostrożnie, bo pan... zepsuje. Tak, wchodzimy. Teraz możemy uwolnić burmistrzów. Ojejku! Coś im chyba się stało. Psi patrol! Nic wam nie jest? Tutaj jest tak zimno! Tak! Czemu nie jest ciepło? Pan Humdinger zepsuł sterowanie. Jeśli w szklarni będzie za zimno, rośliny poumierają. Lepiej to naprawmy. A w międzyczasie wyjdziemy sobie z Cicalettą na śnieg, żeby się ogrzać. Jej, jest całkiem zniszczone. Dasz radę to naprawić, Rocky? Żaden problem. Uf! Śrubokręt! Naprawiłem to! Ogrzewanie działa. Dobra robota, Rocky. W szklarni za chwilę powinno się zrobić ciepło. Oficjalnie uważam tę szklarnię za otwartą. Dzięki za uratowanie naszego zielonego domku, pieski. Nie ma za co, bo gdy w szklarni znów zrobi się zimno, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Musimy zatrzymać odważnego Denego, zanim zrobi sobie krzywdę w kanionie. Wow. Więc do tej misji wyznaczam Sky. Oto pies, który lata. I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze, psi patrol rusza do akcji. Sky, daj znać, kiedy znajdziesz odważnego Denego. Zrozumiałam, Ryder. Panie kapitanie, szefie Sid, może lepiej trochę zwolnić. Co? Denny, stój! Chwila, nie jesteś Dennym. Muszę jechać, dzięki! Ryder, odkryłam, że to pirat Sid zabrał deskorolkę Dennego. Co? Dobrze. Chase, szukaj Dennego. To raczej nie on jedzie na deskorolce. Jasne, Ryder! Chyba go znalazłem. Denny, stój! Tam jedzie! A zatem pora na ekstremalny skrót. Juhu! Znaczy... O nie! Sieć! Ryder, Denny jest bezpieczny, ale nie może zejść. Dobra robota, Chase. Sky, musisz wyciągnąć odważnego Dennego z kanionu. Jesteś bezpieczny, odważny Denny. X! I za to ekstremalnie ci dziękuję, Sky. Wspaniała akcja, pieski, ale co stało się z Sidem i Arbim? Uprząż! Sid, stój! Jazda w ciemności jest zbyt niebezpieczna. Hej! Co się dzieje? Juhu! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Carlos i Tracker twierdzą, że brzydki zapach płoszy zwierzęta z ich domu. O, fuj! A biegną tak szybko, że tej małpce stała się krzywda. Marshall, zabierzesz apteczkę i pomożesz zranionej małpce. I Sky, musisz zabrać helikopter i sprawdzić z powietrza, co powoduje ten zapach. Psi patrol rusza do akcji. My znaleźliśmy Trackera. Ryder, Marshall! Jak dobrze, że jesteście. Marshall, sprawdź nogę tej małpki. Rentgen!
Wygląda na to, że nie ma złamania. Wystarczy, że owinę bandażem. Oj. Skye, czy wiesz już, co to za tajemniczy zapach? Jestem nad bagnem. Wygląda na to, że z wody wydobywa się wiele zielonych baniek. To z nich wydobywa się ten brzydki zapach. Dobra robota, Skye. Marszal, świetny opatrunek. My jedziemy sprawdzić bagna. Te bańki to gaz z bagien. Stare rośliny i drzewa gniją pod wodą i wydzielają śmierdzący gaz w postaci tych baniek. Skye, zrób śmigłem silny podmuch i przegnaj je z nad bagna. Dobry pomysł, Ryder. Już wszystkie bańki poleciały. Czuję świeże powietrze. Chase, Marshall, jest czysto. Możecie przyprowadzić zwierzęta z powrotem. Dobrze, Ryder. A my zaczynajmy fotosafari. Są tu zwierzęta, które chętnie nam zapozują. Kosmopieski są gotowe do akcji Ryder. Dzięki, że przybiegłyście tak szybko, kosmopieski. Kociaki Hamdingera także mają supermoce. Rozrabiają właśnie w całej Zatoce Przygód. Powstrzymać się mogą tylko kosmopieski i ich supermoce. Cosmo Chase, twoja super szybka jazda przyda się do złapania tego kociaka w sieć energii i odzyskania tuńczyka pana Portera. Cosmo Skye, wykorzystaj super wir i odzyskaj ryby kapitana Turbota. I Cosmo Rubble, przyda nam się twoja super siła i dźwig, żeby zepchnąć statek kapitana na wodę. Kosmopieski ruszają do akcji. Kociaku, puść tuńczyka! Jesteś tak szybki jak ja, ale nie masz czegoś takiego. Ta wielka łódź jest dla nas za ciężka. Chwila, kapitanie Turbot, zaraz was wrzucę do wody. To było naprawdę świetne, Cosmo Rubble. Namierzyłaś ryby kapitana, Skye? Jeszcze nie, Ryder, ale znalazłam krowy farmera. Są na skrzyżowaniu. Rubble, na skrzyżowaniu powstrzymaj Cosmo kociaka. Jasne. Natychmiast postaw te krowy na ziemi. W takim razie ja postawię łapy na ziemi. Ryder, wreszcie znalazłam ryby kapitana. Odzyskam je. Udało się. Świetnie, poleć z nimi na statek kapitana, a my oddamy krowy i tuńczyka. Wspaniale, kosmopieski. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.